Cześć, witajcie w drugim odcinku 3 sposoby na według wideotesty.pl. Dzisiaj porozmawiamy o przyspieszaniu komputera. Pokażę Wam 3 sposoby z różnej parafii na przyspieszenie Waszego domowego komputera czy też mobilnego laptopa. Zastanawialiście się kiedyś, jak to zrobić bez wychodzenia do sklepu i kupowania nowego dysku SSD czy też większej ilości pamięci RAM? Dzisiaj pokażę Wam, jak właśnie tego dokonać dzięki oprogramowaniu, narzędziom systemowym i zachowywaniu bezpieczeństwa. Oglądajcie! Pierwszym sposobem, po który powinniśmy sięgnąć w celu zwiększenia wydajności systemu, jest skorzystanie z wbudowanych narzędzi systemowych. Rozwiązań jest bardzo dużo, ale my tym razem pokażemy tylko kilka z nich. Jeśli chcecie się bardziej zagłębić, z łatwością znajdziecie kolejne metody w sieci. Zacznijmy od apletu konfiguracji systemu Windows. Aby go uruchomić, wchodzimy w Start i w polu tekstowym wpisujemy frazę msconfig, a następnie wciskamy Enter. Od razu przechodzimy do zakładki Uruchamianie, na której możemy wyłączyć autostart aplikacji, które nie muszą wystartować wraz z rozruchem systemu. W moim przypadku warto wyłączyć updater od Adobe, Origin czy chociażby Skype. Poza tym można także sprawdzić usługi. Wiele z nich również nie musi działać w tle. Jeśli nie jesteście pewni, czy dany proces można wyłączyć, wygooglujcie go. Natomiast jeśli posiadamy procesor 2 lub więcej rdzeniowy, interesować będzie nas także karta rozruch. Na niej klikamy przycisk opcje zaawansowane, potem zaznaczamy checkbox liczba procesorów i wybieramy najwyższą cyfrę. To zdecydowanie powinno przyspieszyć procedurę ładowania systemu. Plik wymiany służy do przechowywania danych w sytuacji, gdy system ma za mało miejsca w pamięci operacyjnej. Stanowi on więc dyskowe rozszerzenie tej pamięci, a czas dostępu do dysku jest znacznie dłuższy. Jeśli więc Wasz PC posiada 4 lub więcej GB pamięci RAM, to plik ten jest zbędny. Klikamy prawym przyciskiem myszy ikonę komputer i z menu kontekstowego wybieramy właściwości. Następnie klikamy zaawansowane ustawienia systemu i przechodzimy na kartę zaawansowane, a w sekcji wydajność otwieramy ustawienia. Następnie wchodzimy ponownie do zakładki zaawansowane i w polu pamięć wirtualna klikamy zmień. Odznaczamy górny checkbox i zaznaczamy opcję bez pliku stronicowania. Zmiany zapisujemy. Plik wymiany usunie się wraz z restartem komputera. Na koniec sprawdzimy jeszcze inne narzędzie. Dodatkową przystawkę Windowsa odpowiedzialną za konta użytkowników. Ponownie wchodzimy w Start, potem Uruchom i wpisujemy komendę Control User Passwords 2. W tym miejscu odznaczamy pole, aby używać tego komputera, użytkownik musi wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Po pojawieniu się okna wpisujemy nazwę użytkownika i hasło, a nasz wybór zatwierdzamy. Tym sposobem do celów administracyjnych i sieciowych nadal nasze konto zabezpieczone jest hasłem, ale zyskamy kilka cennych sekund przy ładowaniu systemu, bowiem nie będziemy musieli podawać hasła. Kolejny sposób to użycie oprogramowania, które odpowiedzialne jest za czyszczenie systemu pod różnym kątem. Naszym zdaniem najbezpieczniejszą i najbardziej przejrzystą, a przede wszystkim w pełni darmową aplikacją przeznaczoną do tego celu jest CCleaner. Można nawet rozszerzyć jego funkcjonalność, instalując dodatek CC Enhancer, u nas w wersji 4.0. Oprogramowanie pozwala użytkownikowi na inteligentne przeskanowanie dysku pod kątem niepotrzebnych plików z podziałem na informacje zgromadzone w folderach systemowych, przeglądarek internetowych i innych programów, a następnie usunięcie niechcianych elementów. CCleaner pozwala także na wykasowanie zbędnych wpisów z rejestru, które często pozostają po odinstalowaniu nieużywanych już aplikacji. Ta operacja na pewno w jakiś sposób przyspieszy działanie komputera. Dodatkowo użytkownik dostaje możliwość odinstalowania programów. Może zmienić ustawienia autostartu dokładnie tak jak w msconfig lub chociażby przeanalizować dysk w poszukiwaniu duplikatów. Podobne możliwości prezentuje program Revo Uninstaller, który jednak skupia się najbardziej na dogłębnym odinstalowywaniu aplikacji. Co to znaczy? Dzięki temu programowi po usunięciu na przykład jakiejś gry będziecie mieli pewność, że nie pozostał po niej ani jeden plik. Nie tylko w folderze instalacji, ale także w folderach systemowych, takich jak AppData, oraz że żaden wpis rejestru dotyczący tej pozycji nie uchroni się przed skasowaniem. Ostatni sposób na to przede wszystkim przestroga dla nieostrożnych użytkowników. Najczęściej spowolnieniu pracy komputera winne jest złośliwe oprogramowanie i wirusy, które coraz łatwiej przesmykują się w instalatorach zwykłych programów. Ustrzegajcie się więc różnego rodzaju toolbarów, ustawiania niestandardowych stron domowych w przeglądarce i innych podejrzanie wyglądających elementów. Jeśli jednak Wasz komputer zostanie już zarażony, wtedy warto uruchomić lekki i przyjemny program o nazwie
ADW Cleaner, którego nawet nie trzeba instalować. Aplikacja zeskanuje wszystkie aktywne usługi, foldery, pliki i skróty z wybranego dysku, rejestr systemowy oraz przeglądarki pod kątem różnego rodzaju komputerowego syfilisu. Po tej operacji będziemy mogli zdecydować, jakie pozycje usunąć, a jakie zostawić. Pomocnym może okazać się także Spybot Search and Destroy, który pozwoli Wam pozbyć się programów szpiegujących, a także jakiś dobry pakiet antywirusowy. Z tych darmowych, godny polecenia jest chociażby produkt od AVG. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku trzech sposobów na według wideotesty.pl. Dzisiaj omawialiśmy przyspieszanie komputera. Pozostawiajcie swoje opinie w komentarzach. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie palec w górę. A tymczasem zapraszam Was jeszcze raz do komentowania, ale pisania pomysłów na nowe odcinki. Zapraszam Was do innych filmów, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku. Linki w opisie. Trzymajcie się gorąco i do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnych filmach. Na razie.